Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnym wywiadzie, w kolejnym programie naszej stacji. Dzisiaj, proszę Państwa, trochę pioniersko, więc z góry przepraszam za jakieś tam ewentualne niedociągnięcia, ale dzisiaj na tyle pioniersko, że do tej pory Państwo mojego interlokutora tylko słyszeliście i widzieliście ewentualnie planszę. A dzisiaj mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będziecie go również widzieć. A tym rozmówcą jest Rafał Mosakowski, Centrum Edukacyjne Polska, dawniej Centrum Edukacyjne Powiśle. Witaj serdecznie. Witaj serdecznie, witam Państwa. No właśnie, Centrum Edukacyjne Polska, dawniej Centrum Edukacyjne Powiśle, zabrzmiało trochę jak czekolady 22 lipca, dawniej Ewedel. Ale to... Jakoś myślę, że jest na odwrót u Ciebie, ale już może do rzeczy, bo tu dużo się dzieje w naszym nieszczęśliwym kraju. Na przykład obradował Sejm niedawno i Sejm się zajął paroma projektami obywatelskimi, co oczywiście spowodowało bardzo duży taki rejwach i podniosło się dużo wrzawy ze strony tej lewicowo-liberalnej. Był projekt ustawy anty-447, był projekt zatrzymaj aborcję, stop pedofilii. No i generalnie te wszystkie projekty zostały utopione w komisji, a zwłaszcza, no to znaczy utopione, odesłane do komisji, ale wiadomo, że to się kończy w realiach naszych zazwyczaj utopieniem po prostu w pracach komisyjnych, a zwłaszcza projekt Stop 447 i to głosowanie wywarło taki skutek, że dziennik Haaretz stwierdził, że polscy posłowie wyrażają zgodę na wstępną zgodę na to, żeby tam te różne roszczenia żydowskie zaspokoić. No i jak to się dalej potoczy? Czy zwłaszcza w tym czasie epidemii, bo rozmawiałem o tym parę tygodni temu z Marianem Miszalskim, czy właśnie ten stan epidemii nie będzie nawet sprzyjający do tego, żeby nas tam wydrenować ekonomicznie na różnych, chociażby na tym takim sprzęcie ekonomicznym, takim sprzęcie właśnie potrzebnym do zwalczania tutaj chorób, na jakichś maseczkach, teraz trzeba maski nosić. No ja myślę, że to są tak zwane wrzutki w okresie plandemii, bo wiele wskazuje na to, że taka sytuacja z wirusem COVID-19 się pojawi, było planowane od jakiegoś czasu. Było nawet słynne zebranie w Nowym Jorku, ten event chyba 201 czy coś takiego, gdzie po prostu ustalano pewne szczegóły. Jeżeli chodzi o te ustawy, no to no są osoby, które właśnie mówią, że wrzucono je w takim czasie, żeby po prostu szybko je zamieść pod dywan. Myślę, że w sprawie stop S447, no to można się tego było spodziewać. I myślę, że przypuszczenia dziennikarzy zagranicznych, zwłaszcza dziennikarzy izraelskich, są słuszne, że po prostu po to się ten projekt zamiata pod dywan, żeby zacząć już realnie zaspokajać te uroszczenia żydowskie. Dlatego mówię, no nic innego nie mogliśmy się spodziewać. Szkoda, że przy okazji pozostałe dwa, a można powiedzieć nawet trzy projekty, bo jeszcze był projekt dotyczący prawa łowieckiego, który też wzbudził duże zamieszanie, a ten projekt się łączy jednak z dostępem do broni palnej, z wychowaniem do posługiwania się bronią palną, do kultywowania polskich tradycji łowieckich, więc wbrew pozorom ten czwarty projekt, o którym nie wspomniałeś, też jest moim zdaniem bardzo ważny. Natomiast dla mnie najważniejsze były te dwa projekty, które niestety podzieliły los poprzednich w tych sprawach w poprzednich kadencjach, to znaczy
Zatrzymaj aborcję i stop pedofilii, czyli projekty dotyczące bezpośrednio naszych dzieci, po pierwsze nienarodzonych, a po drugie już narodzonych. No, życie dzieci nienarodzonych nadal nie jest w Polsce chronione. Praktyki eugeniczne są dopuszczalne i to jest bardzo zła wiadomość. I niestety wiele na to wskazuje, że jak teraz to trafi do zamrażarki w postaci komisji sejmowej, to będą kolejne lata, że będą zabijane polskie dzieci. Z przesłanek eugenicznych około 1000 dzieci rocznie, a z innych przesłanek w podziemiu aborcyjnym wielokrotnie więcej. Natomiast stop pedofilii, no to w pewnym sensie nowy projekt do pewnego stopnia, który miał uporządkować sprawę deprawowania dzieci poprzez tak zwanych seks edukatorów i w zasadzie no, zarzucono panu Mariuszowi Dzierżawskiemu, że to jest cofnięcie się oczywiście do mroków średniowiecza, że jest to walka z edukacją. Natomiast sam pan Mariusz Dzierżawski w wywiadzie ze mną mówi, że to nie jest walka z edukacją, tylko po prostu postawienie sprawy jasno, że edukacja nie może polegać na tym, że dzieci i to już od pierwszych lat życia będą przysposabiane do różnych praktyk i czynności seksualnych, jak dzieje się w tej chwili. No tu niestety siły liberalno-lewicowe w pewnym sensie blokując to odniosły sukces przy cichym wsparciu PiS-u, no bo PiS-owi jest na rękę, żeby tych spraw w tej chwili specjalnie tam nie procedować skutecznie do końca. No tak, no tym bardziej, że tu generalnie są takie wrzutki typu, że projekt Zatrzymaj aborcję zakazuje badań prenatalnych, gdy nie zakazuje, że projekt Stop pedofilii zakazuje edukacji seksualnej, gdy on może zakazywać, powiedzmy, po prostu tych patologii, których się lewacy... Tych treści niewłaściwych. Tak, tych patologicznych treści, a tu z kolei, co do stop 447, ja się wsłuchiwałem uważnie w głos posła Mularczyka z PiS-u, który powtarzał swoją mantrę o reparacjach i generalnie wychodziło z tego, że PiS jest za, a nawet przeciw, bo oni chcą procedować ten projekt, mimo że go uważają za niewłaściwy, niepotrzebny. No to wystąpienie chociażby posłów z PO, czy z PO było dużo bardziej, posła Kropiwnickiego było dużo bardziej logiczne, no bo on powiedział po prostu, to jest niepotrzebne i wywalmy to do kosza. Natomiast bardzo ciekawy aspekt, uważam, i taki, który powinien dać nam do myślenia, wybrzmiał u tego pana z partii Razem, zapomniałem w tym momencie nazwiska, który oczywiście okraszając to wszystko sloganami o faszyzmie i tym podobnych strasznych rzeczach, powiedział, że no, zarzucił prawicy tutaj narodowej, że nie angażuje się w takie sprawy, jak chociażby walka z dziką reprywatyzacją. Ja odnoszę wrażenie, że to niestety po części jest prawda, że narodowcy przez ostatnie 15-20 lat ten odcinek, powiedzmy, walki takiej narodowo-społecznej, narodowo-solidarystycznej odpuścili, no czego zresztą najlepszym dowodem jest chyba obecny alians polityczny, no bo to z narodowym solidaryzmem obecny koalicjant Ruchu Narodowego ma niewiele wspólnego. No właśnie, chociaż mówię, dla naszych przeciwników to wszystko, co robią ci, którzy chcą bronić życia dzieci nienarodzonych, czy chcą bronić przed demoralizacją już nasze urodzone dzieci, czy bronić Polskę przed uroszczeniami żydowskimi, to wszystko i tak jest faszyzm. Mówiono o pośle Bosaku, że włożył garnitur, co prawda, ale pozostał nadal
faszystą. No, atakowano oczywiście ONR. Tak mocno, że w pewnym momencie prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz stwierdził, że jest członkiem ONR-u, co jest nieprawdą od półtora roku. No tak, co należałoby to mówić w czasie przeszłym. Członkiem naszej organizacji był Mozdor, który zginął w Oświęcimiu, prawda, i tak dalej. No, rzeczywiście ta dyskusja nie była do końca taka merytoryczna, wiele emocji, wiele ataków. No i sytuacja tych, którzy referowali te społeczne projekty, no w pewnym sensie nie do pozazdroszczenia, no bo nie mogli odpowiadać merytorycznie na pewne ataki, tylko raczej udowadniać właśnie rzeczy, że różne pomówienia w kierunku nich kierowane są po prostu czymś głupim, idiotycznym i nieprawdziwym. No cóż, były głosowania, w tych głosowaniach także to w rozmowie ze mną zauważył pan Mariusz Dzierżawski, na przykład Konfederacja w sprawie Stop Pedofilii nie zachowała jakiejś jedności. Wyłamał się niestety poseł Sośnierz, który uznał, że ta inicjatywa Stop Pedofilii, ta projekt ustawy, projekt zmiany w prawie, no, on się z tym nie utożsamia. No ale cóż, jeżeli koalicją jakąś łączącą różne środowiska jest Konfederacja, to możemy się spodziewać, że właśnie w tego typu różnych głosowaniach będą jakieś głosy odrębne. No. No tak, no to, ale no to bądź co bądź będzie to dla przeciwników Konfederacji tej z prawej strony, gdzie na przykład w wyborach właśnie, i o wyborach jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali, w wyborach jest kandydat, powiedzmy, który przynajmniej teoretycznie sytuuje się na prawo od Konfederacji, czyli Mirosław Piotrowski, ale no mamy tutaj do czynienia z bardzo dziwną sytuacją i nawet nie będąc sympatykiem systemu demokratycznego, no trzeba przyznać, że jest to sytuacja dziwaczna w momencie, kiedy na chwilę obecną wybory mają odbyć się w sensie prawnym. Wszystko jest w porządku, wszystko jest normalnie, wszystko procedujemy tak, jak powinniśmy procedować, tworzymy komisje wyborcze i tak dalej, a jednocześnie mówi się, że jedyną formą taką bezpieczną w obecnej sytuacji są wybory korespondencyjne i te wybory korespondencyjne zostaną prawnie przyjęte na 2 dni przed terminem, więc to jest... No, w ogóle pojawiają się różne głosy, żeby może jednak je zbojkotować. No ja tu uważam, że nie ma dobrego rozwiązania w tej sytuacji, bo te wybory będą prawdopodobnie ponurą farsą w ogóle. Nie będzie można ich prawdopodobnie kontrolować, tych komisji, które będą wyjmowały te głosy z kopertek i sobie przeglądały. No ale z drugiej strony trochę głupio oddać Andrzejowi Dudzie, którego uważamy za jednego z najgorszych prezydentów w historii, no oddać te wybory walkowerem. Więc tu jedna i druga strona mają rację, natomiast dokonuje się jedna tylko ważna rzecz, że prawdopodobnie te wybory zakończą byt Platformy Obywatelskiej raz na zawsze. No i oby tak było, chociaż to, że skompromitowana Małgorzata Kidawa-Błońska, ogłaszając, że wzywa do bojkotu wyborów, jak gdyby sama siebie skreśliła z listy kandydatów. No formalnie jest kandydatką, no ale większość ludzi zresztą słusznie uznało, że ktoś, kto wzywa do bojkotu wyborów, no byłoby czymś nielogicznym, gdyby stanął do tych wyborów i się ubiegał o stanowisko prezydenta Polski. To spowodowały też zmiany w różnego rodzaju przedwyborczych sondażach. Zdaje się, że w wielu sondażach Kidawa-Błońska spadła za Kosiniaka-Kamysza i że w tej chwili to Kosiniak-Kamysz może nie depcze jeszcze po piętach Dudzie, ale jest kandydatem, żeby zrobić
dosyć dobry wynik. Natomiast obawiam się, że w pierwszej turze może się to wszystko rozstrzygnąć, a to jest związane z tą no, zawieruchą wokół tak zwanej pandemii, a raczej, tak jak powiedziałem wcześniej, plandemii, gdyż wypowiedzi nawet ministra zdrowia, które sugerują, że wszelkie obostrzenia, łącznie z noszeniem tych nieszczęsnych maseczek, co oczywiście można ominąć, bo są pewne furtki, ale ludzie albo o tym nie wiedzą, albo boją się z tych furtek skorzystać, ale że te obostrzenia potrwają aż do wprowadzenia szczepień. No to właśnie rozmawiałem dwa dni temu z Justyną Sochą ze stowarzyszenia Stop NOP, czyli Stop Niepożądanym Odczynom Poszczepiennym. Można powiedzieć, że cała historia COVID-19 to jest odczyn poszczepienny, bo zauważmy, że na przykład w Lombardii, w północnych Włoszech, no to jest bezpośrednie przełożenie. Zaszczepienie 100, chyba 40 tysięcy emerytów, osób w starszym wieku przeciwko grypie pociągnęło za sobą to, że w tej chwili oni są główną grupą, która w statystykach dostarcza no, te ilości zmarłych w tamtym rejonie. Być może bez tego szczepienia na grypę tak wiekowych ludzi nie byłoby takiej śmiertelności teraz w okresie wiosennym. Wiosennym we Włoszech północnych, w Lombardii. Natomiast no, wypowiedź pana Szumowskiego pokazuje pewną arogancję władzy. Jeżeli wiadomo, jak wielu ludzi no, boi się przymusu szczepień. Nawet ci, którzy są zwolennikami szczepień jako takich, niekiedy odrzucają samą formę przymusu szczepień, bo to się jak gdyby kojarzy z najgorszymi praktykami z czasów różnych totalitaryzmów, na przykład dwudziestowiecznych. Natomiast pan Szumowski no, idzie w zaparte, zmienia zresztą co jakiś czas swoje poglądy. Jeszcze chyba tydzień czy dwa tygodnie temu mówił, że maseczki przed niczym nie chronią, że w zasadzie nie ma sensu ich stosować. Po dosłownie kilku dniach ogłasza, że maseczki będą obowiązkowe, więc maseczki mają tutaj wydźwięk psychologiczny, bo zauważmy, że pojawianie się takiej ilości osób z zakrytym tą twarzą zawsze budzi pewien niepokój, pewien lęk. No to jest działanie na psychologiczne, na psychikę poszczególnych ludzi, po prostu zarządzanie strachem. Justyna Socha mi powiedziała, że pozytywnym elementem jest to, że właśnie ludzie, którzy tak dosyć radykalnie popierali szczepienia, teraz jak usłyszeli o tym przymusie szczepień na koronawirusa, powoli zaczynają się dokształcać i grupa tych osób szczepionkowo-sceptycznych jak gdyby rośnie, że po prostu na pewno dużo więcej teraz jest ludzi przeciwko przymusowi szczepień, ale też przez to, że ludzie czytają, to też badają poszczególne szczepionki, które często są zanieczyszczone, które często są przeterminowane, które często są w niektóre rejony świata, tak jak do Afryki czy na przykład na Ukrainę, wrzucane w momencie, kiedy kończy się ich termin ważności i później te szczepionki zamiast obniżać zachorowania i obniżać śmiertelność, wręcz przeciwnie, są przyczynami różnego rodzaju epidemii na choroby, które od kilkudziesięciu lat na danym terenie, na przykład na Ukrainie, nie występowały. Po zaszczepieniu one tam jak gdyby wracają. Czyli mówię, tych aspektów w tej chwili jest bardzo dużo i w tej sytuacji w ogóle przeprowadzanie tych wyborów, czy to 10 maja, czy tak jak teraz pada propozycja przesunięcie o tydzień na 17 maja, no to w zasadzie nic nie zmienia, czy 10, czy 17. I w jednym i w drugim wypadku
mamy niecały miesiąc do wyborów, albo 3, albo 4 tygodnie do wyborów. To jest jednak bardzo, bardzo okres krótki. Co śmieszne, w swoich tezach programowych Krzysztof Bosak napisał, żeby od kolejnej oczywiście kadencji, nie od tej, która teraz trwa, prezydenta wprowadzić 7-letnią kadencję bez możliwości reelekcji, po to, żeby prezydent nie zajmował się kolejnymi wyborami, swoją reelekcją, tylko miał jedną dłuższą 7-letnią kadencję i nagle były wicepremier Gowin wrzuca to jako swój projekt, żeby wydłużyć do 7 lat, ale nie przyszłemu prezydentowi kadencję, tylko jeszcze obecnie urzędującemu, czyli jest to propozycja całkowicie niekonstytucyjna, no bo jak, skoro prezydent Duda został wybrany na kadencję, która mu się kończy w tym roku, to teraz w trakcie tej kadencji przedłużać ją o kolejne 2 lata, no to już naprawdę nie wiem, kto na takie pomysły wpada. No, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Kluczem jest chyba to, że nie został ogłoszony stan wyjątkowy z powodów epidemiologicznych. Gdyby stan wyjątkowy został ogłoszony, to wówczas z automatu o 3 miesiące by się wybory przesunęły. Te 3 miesiące byśmy zyskali, żeby było wiadomo, co z tymi wyborami zrobić. A teraz PiS jest jak gdyby sam dla siebie zakładnikiem w tej swojej grze, że w zasadzie jeżeli te wybory się nie odbędą w maju, no to znowu coś się zacznie walić w sensie konstytucyjnym. Więc tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, nie ma tutaj na dzień dzisiejszy dobrych rozwiązań, a problemy medyczne przeplatają się z politycznymi. No tutaj rola Billa Gatesa, który robi na szczepionkach olbrzymi interes, finansuje Światową Organizację Zdrowia w znacznym stopniu. Co prawda Stany Zjednoczone jako państwo zdaje się, że cofają dotacje dla Światowej Organizacji Zdrowia. Niemniej od fundacji Billa Gatesa, Rockefellera i innych nadal tam są olbrzymie pieniądze. I ta Światowa Organizacja Zdrowia no jest pewnym potentatem, który decyduje często o życiu i śmierci olbrzymich grup ludności na wielu kontynentach. No tak, no właśnie to nie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej świadczy o takiej determinacji PiS-u, że koniecznie trzeba przepchnąć Andrzeja Dudę na drugą kadencję, bo potem to nie wiadomo, co będzie. Żeby było śmieszniej, ten cały argument, jak się okazuje, z odszkodowaniami ma średnie pokrycie w rzeczywistości, bo właśnie stan klęski ogranicza odszkodowania tylko do realnej straty, no czyli na takiej zasadzie, że mieliśmy 1000 zł i za sprawą działań państwa mamy 700. Do takiej szkody realnej, a nie do tego, że byśmy zarobili 5000 zł, ale nam zamknięto warsztat. To w trakcie stanu klęski żywiołowej nie ma za to odszkodowań, a tyle, że o tym nikt nie mówi, nikt nie przeczyta ustawy dokładnie. Już może w ogóle nawet nie ma o czym mówić. No, o ile mieliśmy do tej pory na przykład te różne argumenty, że Trybunał Konstytucyjny jest nienależycie obsadzony i tak dalej, no zresztą Trybunał Konstytucyjny jest teraz marionetką w rękach PiS-u, to w momencie, gdy się okaże, że legitymacja prezydenta nie jest pewna, no to konsekwencje mogą być niewyobrażalne wręcz. Bo to jest zakwestionowanie wszystkiego. Tego, że tak jak mówił klasyk, państwo istnieje teoretycznie, bo nikt nie będzie umocowany nawet w tej ułomnej, takiej, którą chętnie byśmy pewnie poprawili, zmienili konstytucji i w innych uregulowaniach prawnych. Po prostu sytuacja się robi coraz bardziej chyba wymykająca się spod kontroli. Bo nawet w samym PiS-ie już do końca nie wiedzą, jaka powinna być ta forma tych wyborów i jaki termin.
Wszystko wskazuje na tym, że pewnie korespondencyjnie będziemy głosowali 17 maja, ale do tej pory nie jest to do końca rozstrzygnięte. Poza tym no, należy się spodziewać, że w wielu prostszych sprawach pewien bałagan, jaki istnieje w naszej ojczyźnie, w naszym państwie, powodował, że pewne rzeczy się nie udawały, to jednak wybory powszechne, wybory prezydenckie, na które nie ma nawet całego miesiąca czasu, żeby się do nich przygotować, no obawiam się, że to może być kompromitacja państwa polskiego. No a jeżeli frekwencja będzie żenująco niska, no to wtedy, tak jak mówiłeś, no legitymacja w ogóle takiego prezydenta będzie bardzo, bardzo słaba, bo raczej się nie spodziewam, żeby ta niska frekwencja jednak zmieniła jakiś wynik wyborów. Zdaje się, że Andrzej Duda nawet w pierwszej turze ma olbrzymie szanse, żeby te wybory nawet przy niskiej frekwencji wygrać. No myślę, że warto jeszcze podkreślić, że mamy oficjalnie 10 kandydatów, czyli o jednego mniej niż 5 lat temu. Wówczas kandydatów było 11, z czego 5 uchodziło za antysystemowych. 11 miejsce 5 lat temu ostatnie zajął Paweł Tanajno, który startuje również w tych wyborach i który się mocno angażuje w tak zwane protesty, a raczej zebrania. Chyba biznesowe oni to nazywają, polskie spotkania biznesowe, tak. Oni jeżdżą na spotkania biznesowe, na przykład do kancelarii premiera. Tak, no tak, tak omijają te zakazy. Przed kancelarią. No, pan Tanajno, taka niespokojna dusza, no. Zaczynał w Platformie Obywatelskiej, później Ruch Palikota, później tak zwana demokracja bezpośrednia. 5 lat temu właśnie spotykaliśmy go również na debatach z Grzegorzem Braunem i z innymi kandydatami jako przedstawiciela demokracji bezpośredniej, ale zdaje się, że w ubiegłym roku również opuścił szeregi i tej organizacji, więc chyba jest w tej chwili bezpartyjny. No i dosyć, myślę, zręcznie wykorzystuje te protesty, które zresztą są niezbyt liczne, ale jednak są, tych przedsiębiorców, żeby stać się takim jakby trybunem ludowym i liderem reprezentujących tą grupę społeczną. No tak, no zobaczymy, co z tego będzie, ale niestety to wygląda na taki ping-pong, gdzie niestety piłeczką jesteśmy my wszyscy. Ping-pong władzy i opozycji to takie trochę smutne. Natomiast no jeszcze jedna rzecz właśnie a propos tego ping-pongu, że te wszystkie obostrzenia, no to wiemy, w poniedziałek nam otworzą łaskawie lasy, troszeczkę szerzej otworzą kościoły, ale co się stało w ogóle, że w miesiąc przeszliśmy z państwa nominalnie demokratycznego, gdzie no nie było aż tak szerokiego zamordyzmu, do państwa de facto policyjnego, gdzie na przykład policja, nie wiem, w kolejce do smażalni ryb gdzieś tam na Śląsku chyba ustawia ludzi w kolejce, pyta się, czy mają paragony, chce wstawiać mandaty i dlaczego w ogóle nikt nie protestuje, bo wszyscy pokornie to przyjmują i w ogóle mnie najbardziej oburzają te kary administracyjne sanepidowskie, bo mi to jako że poruszam się również w sferze prawa, w sferze również historii prawa, mi to się kojarzy z jednym aktem prawnym, czyli z rozporządzeniem o utworzeniu tak zwanych miejsc odosobnienia, czyli no Lex Bereza, bo do Berezy też kierowano ludzi w trybie administracyjnym, a teraz sanepid wlepia kary w trybie administracyjnym. No, chyba słusznie PiS jest nazywany grupą rekonstrukcji historycznej sanacji. My jesteśmy na etapie chyba
na razie wyborów brzeskich. Procesy brzeskie pewnie się niebawem zaczną, czyli jesteśmy gdzieś tam w roku 1931. Do Berezy Kartuskiej jeszcze 3 lata nam brakuje, ale sądzę, że obóz odosobnienia, obóz reedukacji na zasadzie decyzji administracyjnych też być może jest już gdzieś szykowany. No, sądzę, że można, jeżeli się w nim znajdziemy, to będzie dosyć ciekawe grono osób, które tam się znajdą, bo na razie widać, że nieraz z niektórymi osobami mamy kłopot się umówić, spotkać, pogadać, to w takim obozie odosobnienia, już nie w Berezie Kartuskiej, bo nie sądzę, żeby eksterytorialnie prezydent Łukaszenka się zgodził, żeby tam ten obóz był, ale w jakimś innym miejscu na terenie aktualnego państwa polskiego może się tam spotkamy. No, dochodzi też do różnych, moim zdaniem, nie znam szczegółów nie znam ustaleń, też prowokacji. No, warto tu chyba wspomnieć sytuację z podpisami Marka Jakubiaka, który oświadczył mniej więcej w połowie marca, że ze względu na pandemię nie widzi żadnych szans na zebranie podpisów. Były takie jakieś jego sugestie, że prawie, że niektórzy to odbierali, że chce się wycofać, i nagle w ciągu 10 dni sam Marek Jakubiak mówi, że jest zaskoczony, że jego struktury, jak on to mówi, no w zasadzie ludzie, którzy mu organizują tą kampanię, byli w stanie zebrać 140 podobno tysięcy podpisów, złożyć, zarejestrować go, co nie udało się na przykład ostatecznie Romualdowi, na przykład Starosielcowi, Janowi Zbigniewowi Potockiemu, czyli osobom, które też funkcjonują od wielu lat jakoś, bez względu na to, jak je oceniamy w życiu politycznym. No i ja uważam, powiem tak, nie podejrzewam Marka Jakubiaka, że on to sam zorganizował, ale że po prostu ktoś, jego prawdziwy albo fałszywy przyjaciel, no chciał mu jak gdyby w cudzysłowie dopomóc. No i ta afera z tym przepisywaniem danych osobowych i tworzeniem list wyborczych, no jest zastanawiająca. Tym bardziej, że poprzedziło ją też kilka informacji o tym, że rzekomo pewne struktury Prawa i Sprawiedliwości zachęcały również do zbierania podpisów na Marka Jakubiaka po to, że gdyby wszyscy oprócz Dudy wycofali się z wyborów, to wtedy wybory nie mogłyby się odbyć. I była sugestia, że takim wentylem bezpieczeństwa miałaby być właśnie kandydatura Marka Jakubiaka, że w najgorszym wypadku Duda będzie miał jednego kontrkandydata. Co prawda ślady w zbieraniu tych podpisów w sposób, nazwijmy to, no, przestępczy, niezgodny z prawem, prowadzą do innych środowisk, między innymi do środowiska Maxa Kolonko, bo tam człowiek, który blisko z nim współpracował, się pojawił, również do środowiska związanego z partią Korwin, czyli pośrednio też z Konfederacją, ale właśnie ciekaw jestem, który z tych wątków się potwierdzi. Jedno jest faktem, że jakaś grupa kilkunastu, a może kilkudziesięciu osób posługujących się głównie językiem rosyjskim została w to zaangażowana, a wiem to po prostu stąd, że to się odbywało przy ulicy Kopernika 30 w Warszawie i ja byłem sam świadkiem tego, jak osoby mówiące tam, gdzie są nasze spotkania, tam, gdzie zresztą się odbywają na trzecim piętrze spotkania i Centrum Edukacyjnego Polska, a także raz na miesiąc się odbywały spotkania klubu imienia Romana Dmowskiego na trzecim piętrze, no tam po prostu przez około tygodnia ciężko się było na niektórych piętrach przecisnąć przez małe takie tłumy
kilkunasto czy kilkudziesięcioosobowe, mówiące po rosyjsku, które tam przychodziły, jak oficjalnie dowiedziałem się w administracji, na szkolenie, żeby po prostu odbywało się szkolenie i na tym szkoleniu właśnie uczestniczyli ci, którzy na co dzień nie posługują się językiem polskim. No ciekaw jestem, to jest sprawa rozwojowa. Nie dziwię się Markowi Jakubiakowi, że natychmiast zgłosił to do prokuratury. Podejrzewam, że został po prostu w to wrobiony przez no, nieuczciwych ludzi, którzy albo w sposób prowokacyjny, albo celowo, albo przez głupotę chcieli go po prostu wrobić w to i wydawało im się, że ta sprawa nie ujrzy światła dziennego i że się da ją przeprowadzić. No niestety stało się tak, że podwykonawcy w takim nielegalnym procederze, a zwłaszcza ci podwykonawcy, którym ostatecznie nie zapłacono całości pieniędzy, no najczęściej są pierwszymi, którzy tą sprawę gdzieś tam ujawniają i tak się to ostatecznie skończyło na tym etapie. Co będzie dalej, zobaczymy, no bo w najgorszym wypadku może to oznaczać, że kandydatura Marka Jakubiaka zostanie wycofana, no bo stwierdzą, że nie zebrał uczciwie 100 tysięcy podpisów, tylko przez te podpisy podrzucone przez kogoś ma tych podpisów mniej niż 100 tysięcy. No tak, no zwłaszcza, że 120 tysięcy podpisów tak przepisać, no to chyba największe fałszerstwo wyborcze w historii naszego nieszczęsnego kraju. Tam ja tak oceniam, że tą grupę, w zależności od dnia, bo w różnych dniach bywało różnie, ale między 15 a 40 osób, które uczestniczyły w szkoleniu, no więc... No to dobrze zostali przeszkoleni. No i w gazetach, czy w różnych doniesieniach internetowych pada kwota, że podobno było ogłoszenie w języku rosyjskim na Facebooku i że ta grupa otrzymywała 40 zł za godzinę tego szkolenia, a de facto pracy, którą wykonywali, no pracy, która wszystko na to wskazuje, była nielegalna, a nawet było to przestępstwo wyborcze. No to jeszcze tylko jeden wątek i będziemy już podchodzić do lądowania. Mianowicie mówiłem o tych wszystkich tam różnych restrykcjach związanych z epidemią no, wirusa, którego nazwy na YouTubie lepiej nie wymawiać, bo potrafią coś obciąć, czy to film, czy to zarabianie na nim. Chodzi o te restrykcje w kościołach, no ponieważ od 25 marca 5 osób, ten limit obowiązywał, 5 osób plus ksiądz plus ministranci. Wcześniej przez dwie niedziele było 50 osób. Tak, 50. No i dopiero w ostatnich dniach podniosły się głosy arcybiskupa Gądeckiego, zwłaszcza, że no, żeby ten może limit podnieść, takie bardzo nieśmiałe i bardzo, bardzo dyplomatyczne. W końcu ten limit został zmieniony na jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. No, w wielu mniejszych świątyniach to niewiele zmienia w zasadzie. Do tego trzeba tam być w maseczkach, wszyscy poza celebransem. Dlaczego? Ministranci też w maseczkach? Tak, ministranci też mają być w maseczkach, w każdym razie tak. Tego nie wiedziałem, ale to zapowiada się rzeczywiście ciekawa niedziela, no w formie elektronicznej ludzie się zobaczą w Polsce i na całym świecie, jak ministranci w maseczkach służą do mszy. No to jest, to ja sobie osobiście tego nie wyobrażam, natomiast dlaczego w ogóle nie tylko, że Kościół i na tym wyższym i na tym niższym szczeblu często też w ogóle
nie protestuję, jak uważasz, bo to jest dla mnie coś no, mocno niezrozumiałego. Na początku tylko jeszcze arcybiskup Dzięga przy tych pierwszych restrykcjach no, zdawał się być głosem rozsądku, ale i ten głos zamilkł w pewnym momencie. Wielu księży po prostu wyganiało szóstą osobę z kościoła, zamykało drzwi przed nosem. Oczywiście są też wypadki takie, powiedzmy, naginania przepisów. Oczywiście nie będę mówił gdzie, co, kto i jak, ale rozglądając się można o tym gdzieś tam usłyszeć. No ale jest to niestety mniejszość. Większość w ogóle się podporządkowała i nawet kiedy był ten limit 50 osób, to no nie było bitwy o to 51 miejsce na mszy świętej. Nawet TVN. Natomiast obawiam się jednego, że wiele osób, które przestało od już prawie miesiąca chodzić na msze niedzielne do kościoła, już do kościoła może nie powrócić tak regularnie, bo stwierdzą, że to faktycznie przy niedzielnym śniadaniu między jedną kanapeczką a drugą obejrzeć sobie w telewizji nabożeństwo z kościoła, to w sumie jest takie fajne, no i myślę, że tu to obnażyło pewien kryzys i pewną płytkość wiary w Polsce, że właśnie ludzie nie protestowali, to nawet powiedział w rozmowie ze mną tej internetowej przez Skype'a dwa tygodnie temu Krzysztof Bosak, że w innych krajach on czytał i widział gdzieś w internecie protesty katolików przeciwko różnym ograniczeniom, a w Polsce w zasadzie protestów zarówno duchowieństwa, jak i świeckich praktycznie nie odnotowano i sam Krzysztof Bosak powiedział, że jest tym faktem no, zaskoczony. Zaskoczony, no bo dla większości ludzi na świecie Polska jest stawiana jako najbardziej katolicki kraj, a z tym katolicyzmem, że ludzie chcieliby normalnie, jak Pan Bóg przykazał, wysłuchać mszy świętej niedzielnej, no najlepiej oczywiście mszy świętej trydenckiej, ale oczywiście nie jest to możliwe w skali całkowicie takiej masowej, ale po prostu no, zbyt łatwo to poszło. To znaczy, moim zdaniem, ja jestem bardzo zaskoczony i bardzo zdegustowany tym, jak Polska katolicka ugięła się przed, no właśnie, Billem Gatesem, przed Rockefellerem i przed tymi, którzy się im wysługują, no bo moim zdaniem to jest agenda generalnie nowego porządku świata. Oczywiście można dyskutować, czy w tym nowym porządku świata uczestniczą też Chińczycy, czy nie, czy jest konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czy tego konfliktu nie ma, tylko jest taki teatr, że niby się kłócimy. Tutaj są różne doniesienia, różne spekulacje. Niemniej sytuacja jest kryzysowa i jakieś ponadnarodowe gremia, na pewno wrogie wszelkim religią, a zwłaszcza religii katolickiej, na pewno wrogie państwom narodowym, w szczególności naszemu państwu, no tutaj rozdają karty,
a my potulnie zakładamy maseczki, wychodząc nawet po kajzerkę do sklepu i potulnie, jak słyszymy, że nam Szymon może być 5 osób, to w zasadzie mówimy, dobrze, to sobie obejrzę całość albo fragment w internecie czy w telewizji i tak jakby się nic nie stało. No jest to bardzo niepokojące. No tak, no tym bardziej, że jeszcze do tego jest po prostu mnóstwo takiego panikarstwa i donosicielstwa, niestety. Donosy chociażby, no ja nie wierzę, że w tych sromowcach pod Tarnowem, Sromowcach Wyżnych, jeśli nie przekręciłem nazwy, no to przecież policja nie przechodziła stragarzami, nie stwierdzili, że akurat sobie skontrolujemy tamten jakiś kościółek, gdzie akurat się okazało, że było 60 osób, no tylko prawdopodobnie ktoś ją wezwał. Był telefon lub SMS. Tak, telefon lub SMS, a tak naprawdę jedyne dwie petycje, które ja widziałem w sprawie tych ograniczeń w kościołach, no to petycja Kai Godek, Fundacji Życie i Rodzina, i druga petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ale no to były tam liczby idące co najwyżej w kilkadziesiąt tysięcy, 30, 40 tysięcy chyba pod tą fundacją, pod petycją Fundacji Życie i Rodzina, no to jak na 90% katolików w Polsce, to tak trochę mało. No dokładnie. No ryba psuje się od głowy. Moim zdaniem naturalnym odruchem katolika jest to, że oczekuje twardej, jednoznacznej postawy swoich pasterzy. No a hierarchia katolicka, episkopat w Polsce, no wygląda tak, jakby to był dobór negatywny, że po prostu od kilkudziesięciu lat im słabszy kandydat na biskupa, tym miał większą szansę, żeby zrobić karierę. Oczywiście są pewne nieliczne wyjątki, ale generalnie stan episkopatu Polski 50 lat po Soborze Watykańskim II no jest fatalny. Pamiętajmy, że Sobór Watykański II zaczynał się na początku lat 60. w czasach, kiedy jeszcze niektórzy księża i niektórzy biskupi byli w więzieniach albo dopiero co wychodzili z więzień. A po tych 10 latach, na początku lat 70., kiedy wprowadzano nową sordomissę, nową posoborową, sprotestantyzowaną mszę, no i już zaczęła się właśnie ta nowa destrukcja Kościoła, którą by można nazwać autodestrukcją, bo tak naprawdę zmiana liturgii, zmiana nauczania w seminariach, zmiana nauczania z ambony, a potem już nie z ambony, bo w zasadzie ambony też zaczęły służyć jako takie szafy, gdzie na schodach przechowywano, nie wiem, odkurzacze czy wiadra, czy inne sprzęty do sprzątania kościoła. Już ambona nie służyła do głoszenia Słowa Bożego, tylko była takim elementem nie bardzo wiadomo do czego, który się może przydać. To pokazuje, jak to szybko poszło i teraz tylko no, mamy tego skutki. No tak, to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za rozmowę. Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że nagranie się udało i że rozpoczynasz nowy etap na kanale Chrobry Szlak, etap również rozmów na odległość. Chociaż osobiście wolałbym spotkać się z Tobą face to face i porozmawiać w studio czy w jakimś innym miejscu, czy wspólnie zorganizować jakieś wydarzenie, konferencję, wykład. No do tego jestem przyzwyczajony i bardzo mi w tym momencie takich bezpośrednich spotkań z ludźmi, bezpośrednich wydarzeń, gdzie uczestniczy przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Bardzo mi tego brakuje. Oby jak najszybciej takie wydarzenia powróciły.
Ja też mam taką nadzieję, natomiast póki co musimy się zadowolić taką formą. Dziękuję Państwu również za uwagę i jeżeli ten program się Wam podobał i to co i uważacie, że te inne materiały również, które realizuję na kanale Chrobry Szlak są warte uwagi, to zachęcam do wspierania i oczywiście do subskrybowania kanału, do łapek w górę, udostępniania innych takich rzeczy. Ja nie mam takich sloganów może jak cała konkurencja, no ale wiadomo, środki promocji w internecie są w miarę już oklepane, więc to tu dużo mówić. To tyle, dziękuję Państwu, do zobaczenia w kolejnych nagraniach.